Przed dzień 99. rocznicy odzyskania niepodległości przedszkolaki z placówki numer 2 przygotowały z tej okazji apel. Tato jesteś? To ja mały. Jak znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między pustyni. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Po występie dzieci spotkały się z żołnierzami. Przedszkolaki dowiedziały się, na czym polega ich praca. Wszystkie tego typu poczynania służą temu, abyśmy budowali poczucie tożsamości narodowej naszych przedszkolaków, naszych wychowanków. Zaczynamy to robić od tego, że poznajemy ich z naszą małą ojczyzną, czyli najpierw jestem krośnianinem, potem jestem obywatelem województwa lubuskiego, a na końcu jestem obywatelem Polski. Bycie żołnierzem to marzenie wielu dzieci, więc to spotkanie było dla nich dużą frajdą. Chciałbyś zostać żołnierzem, jak dorośniesz? Tak. A dlaczego? Co jest takiego fajnego w byciu żołnierzem? Można ratować ludzi. Mam zabawki żołnierzy i lubię się bawić w wojsko. Przedszkolaki mimo swojego młodego wieku bardzo dużo wiedzą już o historii Polski. Nie można było używać naszej flagi i nie można było pisać po polsku i nie można było mówić po polsku. I używać godła i książek polskich. Dzieci o tym bardzo dużo wiedzą, ponieważ edukacja w tym zakresie jest prowadzona już od najmłodszych lat. Także no to są takie sprawy, które ich bardzo ciekawią, choć trudne jednak dla takiego małego dziecka. Dlatego skupiamy się też na tym, żeby przybliżyć im nasze polskie wartości, nasz polski herb, nasze godło, tak, nasz hymn narodowy, który dzisiaj tak pięknie odśpiewały. No i wszystkie inne polskie znaki, flagę naszą narodową. No to są takie momenty, kiedy tą tożsamość narodową właśnie budujemy. Spotkania tego rodzaju mają dużą wartość wychowawczą i edukacyjną, ale najważniejsze, że dzieciaki świetnie się przy tym bawią. Cześć.